Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na odcinek z Grid Legends. O, tutaj kojarzę te wyścigi, czekaj, to będzie lepsza kamera chyba z zewnątrz. O, żeby wam pokazać, co się dzieje za autem. One się tak fajnie bujają i w rzeczywistości na zakrętach się tak zajebiście przechylają. Ja się akurat rozwaliłem. Przy okazji pokażę wam, jak działa tutaj fizyka, jak się prowadzą mniej więcej tutaj samochody i opowiem wam dzisiaj generalnie, jak się mniej więcej tutaj gra na kierownicy zwłaszcza, bo na padzie jeszcze nie grałem, a podejrzewam, że jest dużo lepiej na padzie grać niż na kierownicy. Teraz robię sobie, wiecie co, jakieś zawody, ja nawet nie wiem co, ale co chwilę jeżdżę jakimś innym samochodem. W ogóle te hopki, ja nie wiem, warto na nie wskakiwać? Chyba o to chodzi, żeby po nich jeździć w tym trybie, nie mam pojęcia. W każdym razie odpaliłem wam tą kamerę zewnętrzną, żeby wam pokazać, jak fantastycznie tańczą tutaj te samochody. Aha, bo tu mamy trzy biegi, spoko. Grid Legends to jest kontynuacja serii Grid. Pyk! Wiecie co, tak mówiąc całkowicie w skrócie, za wiele nowości na pierwszy rzut oka tutaj nie widzę. No bo co? Mamy oczywiście wyścigi... O kurde! Mamy tutaj wyścigi generalnie po torach, tylko i wyłącznie. Nie mamy otwartego świata, po którym moglibyśmy się pościgać, czy tam coś porobić, cokolwiek. Mamy tutaj tryb driftu, o którym zaraz wam opowiem. I mamy masę różnych klas samochodów, z którymi no, robimy różne rzeczy, głównie się ścigamy. No i o tym jest ta gra, czyli o takim ściganiu się bardziej arcade'owym. Nie wiem, czy kojarzycie grę Project Cars 3? Tutaj oczywiście większość torów jest po miastach. Większość czasu spędzamy właśnie w taki sposób jak teraz, czyli ścigamy się różnymi pojazdami, nie takimi hardkorowymi, nie tylko takimi hardkorowymi, jak tutaj widzicie, jakimiś offroadowymi czy coś takiego, ale też jakimiś open wheelami, samochodami klasy torowej typowo. I te tory mi się tutaj bardzo podobają, bo przeważnie są gdzieś w jakichś takich miejscach jak tu. Teraz jesteśmy w Le Paris. Widzieliście wieżę Eiffla, właśnie sobie ją minęliśmy i mamy tutaj umiarkowanie dobrą oprawę audiowizualną. Umiarkowanie, bo naprawdę nie widzę tutaj żadnych wodotrysków. Grę mam odpaloną na laptopie, który, powiem wam, nie wszedł nawet na jakieś wyższe obroty. Laptop, tak? Mam ustawienia graficzne wszystkie na maksa, co prawda 1080p tylko. Ale to właściwie tyle, co nam ta gra ma do zaoferowania. Dobra. Wychodzimy sobie z tego wyścigu, bo tu jest aż 5 okrążeń. No i generalnie jeździmy sobie w kółko po torze. W tym wypadku, no nie? Ja nie wiem, co odpaliłem. Chyba odpaliłem story, wydaje mi się. I jechałem wszystkie te wyścigi, wiesz, jeden po drugim. Tak. Chyba wszystkie te wyścigi jeden po drugim śmigałem. I tutaj mamy no, taką historię i przed każdym wyścigiem opowiadana jest właśnie taka historia każdego z tych legend danego motorsportu. No i to sobie możemy przejść jako właśnie takie, jako właśnie taką historię. Tutaj mamy oczywiście też karierę. W karierze mamy różne, wiecie co, tego jeszcze nie dotykałem, powiem szczerze. Testowałem sobie różne tryby, na przykład tutaj drifting na kierownicy. Zerknijmy sobie może do garażu, jak wygląda kolekcja samochodów, które mamy tutaj do dyspozycji, do zakupienia. Jedziemy sobie po kolei. Co to było? Opel Astra V8, fajnie. Można tu sobie jakoś to... Czekaj, obrócić kamerę albo coś? Czekaj, chyba nie. Może jakbym pada podłączył czy coś. Dobra, Opel Astra, bardzo fajny samochód. Tutaj mamy Renault Clio, Ford Sierra, Skyline. I pewnie mamy tutaj różne grupy tych pojazdów. Póki co, o, co to było? Volvo? To jest to stare Volvo kwadratowe. Patrzcie, na jakiej glebie, kurde. To jest jakaś wersja tuning chyba.
Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? To co coś ciekawego jest? Camaro? Kurde. I to jest klasa touringowa. Tutaj mamy klasę tuner. Tak? Tak, tu mamy klasę tuner. Oczywiście te wszystkie samochody, wiadomo, musimy sobie odblokować. Na początku one są zablokowane, ale to chyba normalne, jak w każdej grze, w której zaczynamy jakieś tam postępy. Tu mamy GT klasę. O, jest też parę takich niespotykanych samochodów w innych grach, wydaje mi się. I tu mamy te takie super torowe pojazdy. Tutaj mamy do driftu. Do driftu jest raptem, nie wiem, 6 samochodów. Mamy Silvię, mamy Mitsubishi Evo 10, BRZ albo tak, to jest BRZ akurat, Mazda RX7 i 370 do driftu, Track Day. Tutaj mamy jakieś takie torowe, już chyba grzeczniejsze te samochody, jeśli można je tak nazwać i porównać do tych poprzedniejszych, czyli mamy takie torowe wersje samochodów produkowanych seryjnie, zdaje się, jeśli dobrze to rozumiem. Tutaj Aston Martin Valkyrie, Bugatti, mamy Koenigsegga, mamy Ferrari FXXK, jakieś tam Evo, no i tyle. Tutaj jest jeszcze parę innych samochodów, ale pokazuję wam mniej więcej, o czym to jest, jakie są tutaj klasy, co mamy do dyspozycji. Mamy także do dyspozycji ciężarówki, zobaczcie, tutaj nie ma żartów. Tym jeszcze nie jechałem, jechałem chyba przed chwilą czymś w tym rodzaju, albo konkretnie właśnie tym samochodem. Elektryczna, jest specjalna klasa elektryczna. Lotus, tutaj mamy Jaguara I-Pace, mamy oczywiście Porsche Taycana Turbo S. To nie wiem, co to nawet jest. To też nie wiem, co to jest za w ogóle model. Chciałbym go obejrzeć sobie dookoła, ale chyba nie mam za bardzo jak, nie wiem, opcja. I tu jest też, nie wiem, co to jest. Jakaś kolejna marka elektryczna, której nie znam. Tu mamy miniacza i to są specials, tak? Chyba tak. To są specials. Są jakieś chyba klasyki samochodowe, więc to właściwie tyle, co możemy sobie kupić w garażu. Wydaje się, że to są wszystkie samochody, których możemy sobie użyć. Jeśli chodzi o tryby, w których możemy brać udział, które możemy sobie stworzyć, tutaj to są okrążenia, klasa, konkretnie elektryczne samochody, eliminacje, coś chyba, co mnie najbardziej elektryzuje. Z drugiej strony, jak mamy 22 przeciwników, to musimy 22 okrążenia zrobić na eliminacji, żeby wszystkich wyeliminować, co może być troszeczkę frustrujące na dłuższą metę. Head to head, tego jeszcze nie robiłem. Multiclass, time attack i time trial. Interesuje mnie, może teraz weźmy sobie elektryczną klasę i tu mamy różne klasy samochodów w tych elektrycznych, czyli to są jakby podklasy. Hyper Hybrid mamy do dyspozycji, zobaczcie, tutaj na przykład mamy kategorie, ale to chyba po prostu mamy po jednym samochodzie, no nie? Weźmy sobie Hyper, weźmy sobie, wybierzemy sobie teraz spośród tych dwóch pojazdów. Okej, weźmy te dwa, nie wiem, czy będę mógł wybrać jakiś inny. No i same tory możemy sobie tu przejrzeć. Yokohama Dox wróciło, bo w poprzednim gridzie tego toru, tej trasy, tej miejscówki nie było. Mamy Shanghai, weźmy sobie Shanghai. I tutaj mamy tor, który chcemy sobie wybrać w Shanghaju. A właśnie, czy możemy wybrać sobie na przykład jakiś sprint tutaj w górach czy coś? Ja bym bardzo chciał. Zobaczcie, same okrążenia. Okrążenia to są generalnie takie tory, których ja nie lubię. Zawsze lubiłem w grach wyścigowych sprinty, dlatego lubiłem gry z otwartym światem, gdzie możemy mieć... No patrzcie, same okrążenia, nie? Moskwa. Tutaj okrążenie. No właściwie tu są same tory, ale tak myślę, że na przykład... O, tutaj mamy sprint. Dobra, jest jakiś sprint. I tu mamy, słuchajcie, same sprinty. Bardzo fajnie. Weźmy sobie na przykład to. Możemy sobie wybrać porę jakąś dnia hardkorową. Może weźmy burzę, żeby zobaczyć te wszystkie efekty. No i weźmy sobie kierowców na przykład... Żeby nie przesadzać, tu możemy sobie ustawić jakieś tam dodatkowe parametry i właściwie tyle, no i możemy sobie wystartować nasz wyścig jakoś.
FF2 myślę. No i tu mogę wybrać sobie jeden samochód, dlatego że tamtego nie mam odblokowanego, no i możemy go sobie tylko wypożyczyć. Everyone knows it's race day in Okutama. And now let us know what's up. We've been hit with a huge storm as the race gets underway. We have booms of thunder and lightning and rain that just won't quit. Dobra, i tutaj przy starcie jakiegoś wyścigu, akurat teraz wybrałem, o tu możemy sobie wybrać, zobaczcie, możemy sobie usztywnić wszystko. I wiecie co, tutaj akurat naprzód hamulca wybrałem, żeby mi trochę dupa rotowała. Okej, okay. Cofamy, akceptujemy ustawienia i chyba możemy sobie startować. Na początku ogromny plus, że było wsparcie dla mojej kierownicy, dla hashiftera, dla hamulca ręcznego, wszystko działa bez problemu. Jeszcze pokażę wam ustawienia odnośnie trudności. Mam tutaj sekwencyjną, manualną skrzynię biegów, czyli po prostu łopatki, ABS, o, trakcję mam włączyć, to wyłączyć. Kontrolę stabilności i trakcji mam wyłączoną, chociaż mimo wyłączonej kontroli stabilności samochody zachowują się dziwnie, myślę, że bardzo arcade'owo, dlatego polecałbym tą grę raczej dla osób, które no, myślą o takiej grze na luziku, żeby sobie pojeździć na jakichś tam torach, pośmigać sobie na padzie, niż jakieś tam super, wiesz, wyścigi symulacyjne na kierownicę, zdecydowanie nie. Ta gra jest bliżej do Project Cars 3 niż do nawet Forza Horizon 5 pod względem jakiegoś tam poziomu symulacji, bo w Forza Horizon 5 naprawdę te samochody prowadzą się dużo bardziej intuicyjnie, a przypominam, że Forza Horizon 5 jest to gra również arcade'owa. A potrzeby naszego tutaj... Ty, to jest co? To jest elektryk, ale tutaj mamy, zobaczcie, łóż ty kurde, ale się tu zapieprza. Tutaj mamy normalną skrzynię biegów. Nie, czekaj, to jest elektryk? Czekaj, bo ja wybrałem klasę elektryczną, zgadza się? A to hybryda chyba jest, dobre. Okej, okay, dobra, ja nie wiem co za pojazd, wiecie. Myślałem, że wybrałem elektryka, ale to widocznie jest jakaś hybryda. Ten tor pamiętam jeszcze chyba z pierwszego grida, Race Driver Grid. Ale nie pamiętam, czy dokładnie tak ten tor wyglądał. Na pewno w gridzie dwójce ten tor był. Także już naprawdę bardzo długo ten tor z nami tutaj jest. No wiecie, w rzeczywistości te tory też niezbyt się zmieniają. Jak mamy jakiś tam, jak mamy Laguna Seca, jakiś tor, no to przecież nie przebudowują go całkowicie, no nie, nie zmieniają, tylko odbywają się tam mistrzostwa, gdzie kierowcy pokazują swoje umiejętności z roku na rok, starają się coraz lepiej poznać te zakręty, no i to jest istotne, żeby na przykład jeden zakręt, jak był rok temu w lewo, to nagle nie będzie w prawo, prawda? Więc tutaj w grach też one są, te tory, zachowane tak jak z rzeczywistości. Kompletnie nie mogę wyczuć jazdy na kierownicy tutaj. W niektórych sytuacjach, teraz jest oczywiście ślisko, ale było tak na przykład, jechałem sobie jakiś wyścig muscle carem, takim starym Fordem z 68 roku i właśnie padał deszcz, nie taki jak teraz, trochę, no generalnie było ślisko, padał deszcz chyba ze śniegiem i na zakręcie wcisnąłem gaz do końca i samochodu nie zarzuciło, no nie? I dodatkowo mogłem jeszcze bardziej skręcić tą kierownicą, wiesz, w kierunku zakrętu, co w każdej normalnej grze symulacyjnej sprawiłoby, że już dodanie samego gazu sprawiłoby, żebym się odwrócił, no nie? A tutaj jakby jest no mega dziwnie. Ciężko wyczuć, co się właściwie z samochodem dzieje. Pokazałem wam, jak to wygląda z zewnątrz, teraz trochę ze środka. Kierownica, o właśnie, to jest dość istotna sprawa. Zobaczcie sobie na to. Tutaj akurat mamy taki obrót, ale widać, że animacja rąk jest piękna, bardzo ładnie to wygląda. Przy okazji pierwszy raz widzę deszcz, więc na to uwagę, co się dzieje z deszczem, gdy przyspieszamy i ten deszcz ładnie się animuje na szybie. Wygląda to, myślę, że mega, mega fajnie. Jak się zatrzymujemy, to zobaczcie, ten deszcz zaczyna spływać już bardziej prostopadle, a gdy przyspieszamy... No,
To jest akurat ogromny plus, wydaje mi się, bo jest to symulacja tego deszczu w niewielu grach jest fajnie symulowana. Tutaj to wygląda bardzo ładnie. Przejechaliśmy przez chwilę przez tunel, widzieliście, że nagle przez chwilę szyby zrobiły się czyste, bez deszczu, bez kropli. Także to też duży plus. A, dobrze to wygląda, co? Teraz mam... W grze jest coś takiego jak soft lock, więc za każdym razem jak zmienia mi się samochód, to mimo że mam ustawione tam 1080 stopni na mojej kierownicy, to jakby kąt skrętu dostosowuje się do każdego samochodu, do którego wsiądę, więc nie muszę zastanawiać się, czy mam 900 stopni i nagle sobie... O, czekajcie ten moment. O, i czyściutka szyba, fajnie, nie? Więc nie muszę się za każdym razem zastanawiać, czy mam odpowiedni kąt ustawiony do odpowiedniego samochodu, tylko za każdym razem kierownica sama sobie to ustawia. Wow, naprawdę jazda w deszczu wygląda niesamowicie, trzeba przyznać, co? Naprawdę bardzo ładnie. Ciekawe właśnie, ruchy mojej kierownicy są zsynchronizowane? Wydaje mi się, że tak. No może nie do końca, widać, że powinienem mieć teraz... Zobaczcie, nie? Chyba nie do końca są zsynchronizowane. Ale generalnie ten softlock działa w miarę okej, myślę. Nie ma na co narzekać. Da się opanować samochód jako tako. Chociaż mówię, no... Force feedback mógłby być tutaj lepszy. Dobra, weźmy sobie kamerę z zewnątrz. Co byśmy trochę więcej poobserwowali tego świata dookoła tutaj. To jest, myślę, że jeden z takich ciekawszych torów, gdzie mamy takie złudzenie jazdy w otwartym terenie, co ja bardzo lubię. Ale powiem wam, kompletnie nie mogę wyczuć tego samochodu, może jadę jakoś za szybko czy coś. Dziwnie jest. Dziwnie jest i jest tak bardzo zręcznościowo, bardzo arcade'owo. Jest to gra raczej taka dla niedzielnych graczy na kierownicę, niż dla kogoś, kto tam przesiadł się za Sotocorsy, automobilisty z jakiegoś R-Factora i nagle chce spróbować jakiejś innej gry. Nie, to goście wyciągnij sobie pada i na padzie śmigaj, bo tutaj jest lipa pod tym względem, pod względem takiej jazdy, wiesz, że czujesz faktycznie. No mówię, Forza Horizon 5 pod tym kątem dużo lepiej sobie radzi niż ta gra, jeśli chodzi o force feedback, jeśli chodzi o wyczucie samochodu, gdzie tam jazda na przykład na kokpicie jest tragiczna, bo ta kamera w środku jest strasznie taka przybliżona. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jest tam źle, jest tam po prostu źle. Kurde, nie to chciałem kliknąć. Kliknąłem jakąś tam opcję i mi od razu przeskoczyło i nie mogę nic zrobić. No pokazuję wam jaka ta gra jest, no. Dobra, wyjdź stąd. I patrz. Okej. I chcę wyjść, nie chcę się ścigać. A dobra, już ścigajmy się. Coś mi się kliknęło, no chciałem przejść do tematu driftu płynnie, bo akurat byliśmy przy tym force feedbacku, no i nie udało mi się. Tutaj jedziemy sobie taką klasą bardzo przyjemną, w przyjemnych warunkach pogodowych, gdzie naprawdę bardzo spoko się jedzie na kierownicy, chociaż tak jak mówię, zręcznościowo, tutaj tam gdzie kierownicą skręcimy, tam samochód jedzie, czasami zarzuci w takich dziwnych momentach, na przykład to jest akurat napęd chyba na 4 buty ten samochód ma, więc tutaj nie wejdziemy w jakiś drift, ale są sytuacje, gdzie naprawdę na zakręcie wciskasz gaz do końca, samochód wchodzi na obroty, przyspiesza, masz skręcone koła i dupy nie zarzuca, mimo że masz napęd na tył, no nie? A są takie momenty, gdzie jednym kołem najedziesz sobie na tarkę, nie dodając gazu nawet i samochód obraca ci się o 360 stopni albo 180 w zależności od tego jak szybko jedziesz. Jest po prostu strasznie oskryptowana ta jazda i no myślę, że za dużo tutaj realizmu nie ma pod tym względem. I zobaczmy jak to wygląda tu. Widzicie jak ładnie przekłada sobie kierowca ręce i tu już ten soft lock działa bardzo ładnie, bo kierownicę mam zablokowaną dokładnie tak jak powinno być. Ruchy kierownicy są synchronizowane z moimi ruchami w rzeczywistości, także to jest ogromny plus i działa to superowo. Działa to naprawdę superowo.
jeszcze jakby na przykład zrobili jakiś realistyczny model jazdy. No bo co ta gra ma więcej do zaoferowania? Tutaj jeździsz po torach, no nie? Raczej odbiorcami tej gry są osoby, które chcą grać na kierownicy, które mają kierownicę i chcą coś tam pościgać się troszeczkę jakoś bardziej realistycznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie mówię, żeby ta gra była od razu Assetto Corso, tak? Tylko żeby coś można było więcej odczuć z niej, nie? Ten force feedback tutaj też jakiś tam jest, jak najeżdżamy na tarki czy na jakieś tam wyboje na drodze też coś tam czuć. Ale to jest takie, wiesz, jakby przez mgłę, no nie? A teraz przejechałem, coś tam się działo z tą kierownicą. No, nie jest za dobrze pod tym względem, to zdecydowanie. I tak myślę, no, ta gra ma do zaoferowania głównie jazdę po torach, gdzie robimy sobie okrążenia. Do znudzenia dosłownie jeździmy po tych torach, no nie? I mamy taki offroadowy styl, Boże, mamy taki arcade'owy styl jazdy samochodem, który no raczej powinien być zarezerwowany dla gier typu GTA, typu właśnie Forza Horizon, gdzie mamy, wiesz, otwarty świat, możemy porobić jakieś szalone rzeczy, poskakać samochodem i tak dalej. A tutaj to raczej byśmy chcieli sobie, wiesz, porobić te zakręty jakoś fajnie. Jakoś tak pościgać się, wiesz, bardziej realistycznie. Ta gra jest taka, no, no niezbyt pod tym względem, zdecydowanie. Okej, okay. Ukończyłem sobie jakiś tam wyścig. Teraz chciałbym, kurde, z tego wyjść, bo odpaliłem jakieś story, no nie? I znowu mi się to będzie, wiesz, muszę poczekać jeszcze raz, aż załaduje mi się następny wyścig. Nie mogę nic zrobić. Musiałbym chyba Alt F4 zrobić, żeby wyjść w ogóle z tego trybu. To jest takie frustrujące. I też na samym początku mamy ten taki miły start, gdzie nie możesz skonfigurować sobie absolutnie nic i gra wrzuca cię od razu do wyścigu. Czyli jadę sobie z włączoną kontrolą trakcji, z pomaganiem skręcania, ze wszystkim, co można włączyć na kierownicy i muszę przejechać 4 wyścigi, dopóki będę mógł w ogóle ustawić jakiekolwiek opcje graficzne chociażby, nie? To jest, kurde, to jest ból. No dobra. Teraz przechodzimy dalej do czegoś, co chyba najbardziej frustruje w tej grze, bo o ile wyścigi na kierownicy jeszcze jesteś jako tako w stanie się nauczyć i pojeździć, o tyle driftowanie, na które liczyłem, to jest tragedia. I to nie jest tylko moja opinia, a jest też opinia Oskiego, który w tej grze spróbował swoich sił i właśnie ma parę odcinków na swoim kanale. Jak chcecie zobaczyć, to wbijcie na kanał Marquis. Aha, ja mam sekwencję, dobra. Wcześniej jeździłem na sprzęgle i skrzyni manualnej. No i co się dzieje z driftowaniem? Specjalnie odpaliłem tą kamerę zewnętrzną, żebyście mniej więcej zobaczyli. Jakby te dwa ślizgi, które teraz zrobiłem, jestem w szoku, że one w ogóle jako tako poszły. Nie wiem, czy zdążyliście już to zauważyć, ale kierownica zachowuje się tak, jakby była totalnie niepołączona z samochodem, tak? Te drifty, które teraz robię, one są totalnie na wyczucie. Ja sam muszę sobie tą kierownicę dokręcać, żeby ona skręciła w kierunku, w którym, wiesz, leci samochód po prostu, no nie? Bo ona tego nie zrobi, co robi w normalnych grach symulacyjnych. Nawet w Car X Drift Racing Online, grze arcade'owej, działa to tak, jak powinno działać, no. O ile to jest gra arcade'owa i nie wiem, no, gra za kilka złotych, a nie za dwie paki, i tam naprawdę to działa dużo lepiej niż tutaj. Na kamerze z kokpitu totalnie nie jestem w stanie wyczuć driftu. Nie wiem, kiedy driftuję, nie wiem, kiedy samochód leci. Mam wrażenie, że podczas ślizgu, gdy dodam gaz, samochód zacznie jechać, zamiast się ślizgać dalej, to zacznie jechać do przodu. Łapie trakcję w dziwnych momentach, no i nie kontruje, jakby sam, nie skręca w kierunku jazdy. Jest to mega dziwne, nieintuicyjne, natomiast słyszałem, że gra się bardzo w porządku właśnie na padzie, tak? I myślę, że tutaj twórcy tej gry głównie skupili się na odbiorcach takich casualowych w przypadku tego Grida. Po prostu, ej, macie nową grę wyścigową marki Grid, wiemy, że mamy dużo fanów, proszę bardzo, a ponieważ więcej graczy gra
na padach, to żeby gra się lepiej sprzedała, no to skupmy się na graczach padowych. I już. I powstał Grid Legends. Tak moim zdaniem to wygląda i myślę, że no to jest w porządku, ale nie dla odbiorców, którzy mają kierownicę i oczekują od tej gry czegoś więcej. Pewnie zobaczycie gdzieś jakieś tam recenzje tej gry, takie głębsze, gdzie pokazują może jakieś aspekty kariery, samochody, jakoś tam głębiej wchodzą w, no po prostu w content samej gry, no nie? Ja natomiast wam pokazuję z perspektywy osoby, która lubi grać na kierownicy i na pewno nie jest to fajne doświadczenie. Jestem w ogóle zaskoczony, że przeważnie na odcinku jak gram i driftuję, zwłaszcza w nowej grze, to wygląda to tragicznie. I to, co teraz wam pokazuję, to i tak wygląda tragicznie, ale to jest zajebiście w porównaniu do tego, co jechałem wcześniej. Tak, jakby totalnie nieintuicyjne, totalnie... Coś jest nie tak tutaj w tej grze. I to od razu może wyczuć każda osoba, która gdzieś tam driftowała w jakiejkolwiek grze, gdzie ten drift działa normalnie. Ja wam powiem tak, Forza Horizon 5, tam nie działa sprzęgło, tam hamulec ręczny sprawia, że gra się zawiesza i inne takie rzeczy. Przy tym Gridzie Legends, jeśli chodzi o driftowanie, to tamta gra to jest symulator. Naprawdę. Naprawdę, tak jest niestety. Dużo sobie ponarzekałem na tę grę, ale myślę, że warto trochę uświadomić, że dla kogo ta gra jest. Raczej dla takiej arcade'owej jazdy zręcznościowej niż do śmigania na kierownicy. Można by porównać trochę do Project Cars 3, chociaż Project Cars myślę, że nawet samochody nie prowadziły się tak strasznie sztucznie jak tutaj w niektórych sytuacjach. Co mi się znowu odpaliło? Tylko touchpadem tutaj dotykałem. Odpalił mi się jakiś wyścig, ja nic nie klikałem. No dobra moi drodzy, dzięki wam, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. No dajcie znać, co myślicie o tym gridzie. Ogromny plus za to, że w ogóle kierownica została praktycznie od razu wykryta, nic nie musiałem konfigurować, a nie jest to jakieś Logitech G29, które możesz podłączyć do, nie wiem, Amigi i też będzie działać. To wiesz, chodzi mi o to, że jest taka bardzo kompatybilna. Tylko jest to taka, no, dziwna kierownica i ona nie ze wszystkimi grami działa dobrze, tak? Na przykład z Forzą, to już jest temat legenda. Tutaj wszystko ładnie działało od początku, kiedy uruchomiłem grę, także ogromny plus. Natomiast cała reszta, moim zdaniem, to jest trochę odgrzewany kotlet, jeśli chodzi o te tory. Grafika jest ok, ale bez szału, też możecie się dopatrzyć jakiejś tam słabej jakości tekstur, czy kwadratowych nadkoli, jasne, jak najbardziej. Tory są w porządku, tutaj nie ma się do czego przyczepić, no i tyle.